czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Siema, panie policjancie, słyszymy? Tak? No. A gdzie masz motocykl? No ja myślałem, że mam po ciebie przyjechać, że weźmiesz ten swój. Nie. No dobra, to jadę i biorę motor. Kurde. No. O ci kurde, ty! Zapieprzyłem ci ten auto. Sorry. Ja pierdzielę, ty, ale naprawdę. Nie, ale przerysowałem ci lekko. No co? Prawo? No w prawo, no. Dobra, odbiłeś. Dobra, jadę, pomogę. Ty, no rysy masz. Niecenie małe. BMW-kę uszkodziłem. O kurwa, jaraz. Poszedł. Ale dym za nim poszedł. No, 2230 km zrobiłem przez no, 2 lata. Zapalić? Odbił, tylko z tego zgasiłem. A, o jeny. Popchać cię? Nie. O, zamontowałeś ten. No popatrz. No popatrz. To ile ci za te, za ten bok płacę? A jak tam beta? No przyjedziemy później jak kręci. Dobra, dobra. Stopa. To co, jedziemy do lasu? No możemy. Do lasu pojedziemy. Dobra. No przyznam wam się, no to jest ostatnia moja jazda zresztą dzisiaj tym wkładem. Za tydzień przyjeżdża człowiek i kupuje. Muszę tylko zmierzyć. Szerokość, bo jest najszerzej z przodu. Łapy zimno. Zimno, wojny.
składam, błoto leci, mówisz? Odstęp masz? Masz orientację w lesie? To powiem ci, że tu po Warszawie za dużo to nie jeździłem, ale mamy telefon, nie? W razie czego. A tam zasięgu nie ma. Ale GPS działa. A, no działa. Dobra, uważaj, żebym ci nie uszkodził bryki. No Jarek Debekinera ściągnął z wydechu. Kałuże fajne. W lesie będzie ciepło. Jarek, to teraz tu uważaj. Uważaj na kolejny, nie? Omijaj raczej. Nie jedź za szybko, nie? Środowisko naturalne raptora. O, pierwszy śnieg. No, nawrotkę musimy zrobić. Jarek! Tu chodź! Łojeny, taki podjazd dla Jarka? Nie no, coś muszę mu to wymyśleć, żeby chłopak coś popróbował. Dobra, to będzie jego pierwszy podjazd. Niech sobie popróbuje. Powiem wam, że jak ktoś nigdy nie robił, to i takie coś to jest po prostu wyzwanie. Jarek, słuchaj, mam dla ciebie pierwsze ćwiczenie enduro. Gdzie wjechać? Gdzie wjechać?
No to ja już ci powiem, wiesz co? Na początek tak skromnie, nie? Żebyś sobie, przypuśćmy stąd, nie? Wjechał sobie tu, ominął to i sobie zjechał na spokojnie. I tak samo potem, no tu nie, bo tutaj jest tam dziura, nie? Ale chociaż tutaj. Żebyś sobie popróbował, jak to jest. Tylko te buty to masz, kurde, nie na to. Takie musisz. Nie mam kiedy pojechać. Co? Nie mam czasu, kiedy pojechać do sklepu. Takie buty. Uźba, pierwsze enduro super munciaka. Dobrze. Oj, żeby ci nie zjechał. Co, fajnie? Inna pozycja, nie? Chociaż trochę do... nie? O, to ma być ciasno właśnie. A weź sobie popróbuj takie na taką nawrotkę. Przechylasz motocykl, nie? Tu na tej nodze, oj, tak żeby ci... Ja ci pokażę. O, policja? Co? Nie wiem. Nie, to... Tak szybko? Na spacer. Patrz, słuchaj. Bierz sobie tak. Tu skręcasz sobie, nie? Obracasz go. A ty masz luz teraz, dobra. Czekaj. Tak, nie? Czekaj. On mało mocy ma teraz, powiem. Wtedy dużo gazu i ci zerwie przyczepność, nie? Tylko tu mniej powietrza powinieneś mieć. Wiesz? Co, fajnie się podjeżdża pod górkę? Tylko mówię, żeby było troszkę więcej... Ale właśnie ma być ciasno. Tu nie ma być dużo miejsca. Właśnie ty masz się odnaleźć w takim ociasnawym. Tego debekidera jednak byś mógł założyć, wiesz? Bo on ma mało mocy. Zagrzejemy sobie ręce. Jarek walczy w terenie. Dobrze, dobrze jedziesz. A czemu zsiadłeś? A, bo ci się zadołował się. Siemano, siemano. My z małego enduro. Pierwsze enduro. Jarek mówi, że enduro męczące jest. Ale świetnie. Ale ten super mąciak trochę spuch, nie? Troszeczkę. O, gorące. Ale nie, ja już widziałem, jak tu z tej dziury nie mogłeś wyjechać. On już mocy już nie miał, nie? Ale maszyna jest, ale już do mycia masz. Zem jechałem, na mnie leciało wszystko. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.